Cześć! W ostatnim odcinku Asgard's Wrath udało nam się zdobyć, chyba tak mi się wydaje, ostatni już kamień odwagi, także mamy najprawdopodobniej komplet. Loki już na nas czeka, na tą fantastyczną informację. No i przewiduje, jak to Loki, że coś on odpierdzieli. Cwaniak jeden, nie ufam mu kompletnie. Cześć Freya. I am eternally grateful. Super, że jesteś tam. Wdzięczna, masz jabłko. O, jak się wkurza. Nie powiem, w co dostałaś, ale... Dobra. Loki, mamy twój kamyczek. Tyr, zachowuj się, baranie. Kurde, znowu zostaniesz po łbie. Dobra, Loki. Jak coś odpierdzielisz, to pamiętaj, dostaniesz kopa w dupę. Się zastanawiam ciągle, czy to jest obraz. O, temu jednak nic nie jest. No, tak jakby. Acceptance by the gods, by father himself. You surely won't get it by conspiring with giants or by working with the likes of him. Alas, even the god of thunder must admit that Thor is not father's favorite son either. So? That's right. That title belongs to Baldur to jest. Innocent. It'd be a shame if something happened to him. But you, you're not even worthy of fighting Thor. Still, don't think for a second that your deeds will go unpunished. One day, almighty Thor will get his revenge. So, have you got it? Give it here already. Czekaj, te drzwi to już, kurczę, tyle razy były naprawiane. Are you just going to stand there? Wiesz co, zastanawiam się, Loki, zastanawiam się. Może jak go jednak schowam w kieszeń. A co jak ci go nie dam? Dobra, masz. Bo jestem ciekaw, co się wydarzy dalej. Dobra, widzę, że mamy dalej z nim zagadać, ale nie podoba mi się to, co trzyma w ręku. Kurde, może Heimdall zawołamy na pomoc. Dobra, Loki, jakoś ludzi przybyło też w tawernie, ciekawe. Co ty chcesz odpierdzielić? My pupil! We have achieved so much together. No, wszystko dzięki mnie, wiem. But this is not where I belong. At last, I can finally break the seal of this accursed prison. What? Więzienia? Loki, brat krwi Odyna. No tak, bo to jest, słuchajcie, inaczej niż we wszystkich Avengerach i tak dalej. Loki jest bratem Odyna tak naprawdę w mitologii nordyckiej. Zabójca jego ukochanego syna Baldura. Czyli Baldur nie żyje tak naprawdę. Aha, i za to Loki został uwięziony. I teraz my pomogliśmy mu się uwolnić. Wow. Don't you see? The tavern was nothing more than an illusion. Okej, to walczymy z Lokim. You are going to help me get out of here. Come, show me what you've got. Tawerna była iluzją w takim razie. Wszystko było jednym wielkim oszustwem Lokiego, na to wychodzi. I wykorzystał nas tylko po to, żeby się uwolnić teraz z tego więzienia. No dawaj, zobaczymy, co potrafisz. O kurde.
No, coś tam potrafisz. O, fuck. Dobra, bez pancerza już nie będziesz taki twardy. O cholera. Kurczę. Masz w plecy. Ale wyglądasz jak taki maniak teraz, Loki. Trzeba przyznać, że troszkę się zmieniłeś. Dawaj, dawaj. Ty. Don't worry, my pupil. Dawaj to. I won't leave you alone. Loki, ty bydlaku. Zabrał nam kamień. Tam jakiś kamień się pojawił. Heimdall! I don't know what to say. It appears that Loki's gone and you're stuck here with us. Nie, żaden problem. Z tobą mogę tutaj utkwić bez problemu. Napijmy się czegoś. Hey, Aggir. Ale for me and my friend. No gdzieś ci zniknęła? Zamówiłaś drinka i spierdzieliłaś. Dobra, zaraz do ciebie pójdę jeszcze się pobawimy. Posłuchaj jak grają Lokis jeszcze. Czekajcie, zobaczymy co tu się zaktualizowało na koniec. Sons of Odin Final Gambit, to właśnie. Loki ujawnił, że Aegir z Hall Taverna była niczym innym jak po prostu wielką iluzją, więzieniem, w którym przetrzymywano go w Ginnungagap. Po porażce Loki ukradł ci Kamień Prawdy. O, czyli to był Kamień Prawdy, to co nam się pojawiło na końcu. Kiedy w końcu skompletował swoją laskę, no, czy do tego byłoby mu te kamienie potrzebne i ten ostatni Kamień Prawdy, użył swojej magii, by uciec z więzienia. Ciekawe, ciekawe. No to kurczę, Loki nam spierdzielił Kamień Odwagi i Kamień Prawdy. Zmaterializowana prawda na temat twojej przygody. Wszystko, co do tej pory znałeś, nawet wszystkie doświadczenia i rzeczy, których doświadczyłeś w prawdziwym świecie, były tylko teatrem reżyserii Lokiego, tak? Czyli wszystko było oszustwem, nawet wszystkie te nasze przygody. Nawet te strony, które właśnie czytasz, zostały sfabrykowane. A to ciekawe. Loki, ty cwaniaku. Mam jeszcze Baldura opisanego. No, czyli, bo Baldur to jest, słuchajcie, w prawdziwej mitologii nordyckiej, to jest brat Odyna. Znaczy syn Odyna i Thor, tak? Nie tak jak macie w Avengersach. Loki jest tak naprawdę bratem Odyna. I Loki doprowadził do śmierci Baldura. Za co został właśnie uwięziony w tym miejscu tutaj. Że nie wiem, czy akurat w takim miejscu był uwięziony w prawdziwej mitologii, tak? Prawdziwej tej historii. Tutaj tak jest. No wiedziałem, że Loki coś odpierdzieli i to wszystko się na to zanosiło. Ale dobra, posłuchajmy kapeli.
Czy może mają coś do powiedzenia nam? Wow. O kurde, no to mamy no, taki koniec w zasadzie, słuchajcie. Fajne, fajne. Troszeczkę ta końcówka, no, taka nagła, tak? To już walka dosyć prosta z Lokim. Ale tak się kończy ta historia. Widzę, że Loki tam jest, tam tańcuje ostro. Jest Jodyn, jest Hela, Freja tam. Jest i Heimdall, zaraz pójdziemy do Heimdall. Czekaj, Heimdall, idę do ciebie zaraz. Już to jeszcze poznajemy? Tam jest nasz merchant. Nawet ten, Thor tam siedzi z tyłu, ostro zapierdziela rękami. Nice, nice, nieźle, nieźle. Fantastyczna giera, słuchajcie. Rewelacja jak dla mnie. Moje to jest w tym momencie razem z Half-Life Alyx. Top 1 praktycznie, na egzekwo moim zdaniem, bo to troszeczkę inne gry są, tak? Tam mamy shooter, a tutaj RPG. No to jest... Jezu, Heimdall, jakie ty masz ruchy. Mogę tam do niej podejść? Oh man. Kurczę, ja chcę tam podejść, zatańczyć z nią. Ekstra, ekstra. Świetnie, ta gra jest tak rozbudowana. Tutaj chyba, nie wiem, może zaliczyłem do tej pory 60% tak naprawdę tej gry. Są jeszcze te questy poboczne do zrobienia. Są te arenki. Arenkę może wam jeszcze zaraz pokażę. Skoczymy sobie szybko, zawalczymy. Zobaczycie, jak to wygląda. Żeby ten odcinek nie był taki króciutki. No ale rewelacja gra, no pełnokrwisty RPG, słuchajcie, no macie crafting, macie ulepszanie tych postaci, macie tych towarzyszy. Co chwilę w tej grze się pojawia coś nowego, a to trafiamy do jakiejś nowej lokacji, a to dostajemy jakąś nową moc, a to przyjmujemy jakiegoś nowego towarzysza zwierzaka, który nam udostępnia nowe lokacje i nowe możliwości zupełnie. To nasi bohaterowie też co chwilę są nowi, mamy czterech śmiertelników, których przejmujemy, którzy mają swoje bronie, swoje jakby zupełnie inny styl walki. Te postacie są naprawdę różne, no mamy taki powiedzmy archetyp wojownika, to jest nasza Ingrid, mamy maga Frodiego, później dostajemy takiego łotrzyka, można powiedzieć, tego elfa Stikana i na końcu dosyć oryginalną postać naszego Hulka Risiego, takiego można powiedzieć Battle Mage'a, można by go tak określić, jednorękiego, w sumie strzela tą rękawicą i bardziej walczy na dystans, ale ma też maczugę, to jest taki dziwny miks, tak? Czyli w zasadzie mamy jakby wszystkie możliwe takie archetypy tutaj umieszczone, tych klas. Świetna, świetna giera, naprawdę. I ta historia jest bardzo bogata i mamy nawet jakieś tam wątki poboczne, takie questy poboczne tych naszych towarzyszy, postaci i śmiertelników. Chociaż znalazłem tylko dwa tak naprawdę na razie. To znaleźliśmy dwóch pierwszych postaci, Ingrid i Frodiego. Nie spotkałem jeszcze questa pobocznego takiego większego dla Stikana i Risiego. Może trzeba by się tam bardziej rozejrzeć. Ja jeszcze poszperam po tych lokacjach. Planuję tą grę wymaksować, słuchajcie, tu chce mi się wrócić, bo jeszcze trzeba by poulepszać tych towarzyszy, jest co robić. Wiem, że tam brakuje mi chyba ze trzech relikwii jeszcze. To też bym sobie pozaglądał na te mapki, jeszcze poszukał tego. Te arenki sobie sprawdzimy, to za chwilę skoczymy na arenkę jeszcze tak na koniec, na deser. I jak znajdę, słuchajcie, te jakieś poboczne dungeony. Słyszałem w ogóle, że jest jeszcze jakiś sekretny, to też zamierzam znaleźć go i sobie przejdziemy. I dam to po prostu w formę jakichś może takich bonusowych odcinków. Poza już tym wątkiem głównym sobie je zaliczymy, pokażę wam, jak znajdę te podziemia jakieś bonusowe. Bo większość tych mimo wszystko questów pobocznych takich, to jest na zasadzie, że wymagany jest tam jakiś ten towarzysz, którego jeszcze nie mamy i trzeba wrócić na tą mapę. I tam w środku są zazwyczaj tylko jakieś skrzynie z jakimś lootem. No właśnie to co... Taki minus, jeśli chodzi o ten loot i te rzeczy poboczne. One są bardzo fajnie zrealizowane, te wszystkie puzzle środowiskowe. One świetnie wykorzystują tutaj technologię VR. Tylko czasem po prostu te nagrody są dosyć słabe. Tam wchodzimy i tam w tych skrzynkach jest to chyba losowe, co tam dostajemy. To nie zawsze jest jakaś satysfakcja, jak te rzeczy znajdujemy. Ach, Heimdall, wiesz. Zobaczcie, no przecież fantastyczne te ruchy ma. Dobra, miałem ekran ładowania jeszcze po napisach.
Mamy main quest completed. Co, tam żadnej nagrody nie było? No okej, okay, co ja mówiłem? No właśnie te nagrody za te aktywności poboczne są takie dosyć słabe czasem, tak? Ale samo rozwiązywanie tych zagadek środowiskowych, tych questów pobocznych, wykorzystywanie tych towarzyszy, żeby się dostać do jakiegoś nowego obszaru, który był wcześniej zablokowany, daje niesamowitą frajdę i jest to zrealizowane świetnie. Dobra, słuchajcie, może jeszcze tutaj, zanim skoczymy tą arenę, zobaczę, czy możemy zrobić jakieś ulepszenia. No to też wam pokażę, bo z tych ulepszeń to mi jeszcze brakuje sporo rzeczy. Co mamy? Frodiego. Mogę mu ulepszyć jeszcze tarczę. Na co mi brakuje z szafirów. O, możemy ulepszyć... Możemy ciebie, Riz, ulepszyć. Rękawice ci ulepszymy w takim razie. Od razu. No tej rękawica Frodiego. Rizego to naprawdę ma przywalenie niezłe. I mam wrażenie, że tak jak już wspominałem wcześniej, że Riz został tutaj na sam koniec ustawiony, bo jest troszeczkę takim silnym overpower, można powiedzieć, bohaterem przygiętym. Ta jego rękawica ma niesamowitą moc. O, i nawet jakaś nowa moc się pojawiła jeszcze na tej rękawicy. Możemy aż dwa fragmenty pancerza strzałami rozwalać teraz. To co, może od razu damy ci lepszy pancerz, co? Czy maczugę ci ulepszymy? Możemy zrobić i to, no dobra. No stary, zasługujesz na to, za ostatnią akcję z Thorem. Świetna giera, no słuchajcie, kurde, absolutnie polecam, no warta tej kasy, ile to jeszcze zabawy daje. Podejrzewam, że wymaksowanie tego tytułu to jest dobre 50 godzin, jak nie więcej. No mówię, pełnokwisty RPG. Możemy ci jeszcze, słuchaj, pancerz ulepszyć, to zrobimy. O, i skoczymy sobie tobą na jakąś arenkę od razu, zobaczymy. Pokażę wam, jak to wygląda. To tak na koniec. No, pokaż no się w tym pancerzu. Nice. Piękny, piękny, dobra. A może jeszcze jakiegoś towarzysza możemy? To mogę mu jeszcze zmienić na odporność na trucizny. Stikana jeszcze moglibyśmy ulepszać. No właśnie, towarzysza któregoś. Fafnira bym chciał ulepszyć. Brakuje nam... szafirów. Okej, no to sprawdźmy... arenkę. Tu mamy na przykład jakąś... Whispering Wind Point. Dobra, lecimy tam. O, dzień dobry. Walkiria, tak? Or you are very foolish to step foot here. Nice. No jestem pewnie głupi, no. Ale zaraz się przekonamy. Aha, i zobaczcie, to jest wymagane. Zdobywaliśmy te mogni z hard podczas niektórych questów chyba. I to jest jakby bilet na arenę na to wychodzi. Proszę bardzo. Okej. Okay. No i zaczynamy jazdę. No widzę, mamy licznik zabójstw. Dwa. Aha, i możemy zdobywać rangi w takim razie za ilość zabójstw. Pewnie przeciwnicy będą coraz trudniejsi, na to wygląda. I pewnie na końcu jakieś nagrody za to są. Zależnie od tego, jaką rangę osiągnęliśmy. Albo zależnie od tego, ile wytrzymaliśmy. Chociaż tobą to myślę wytrzymamy długo, bo możemy walczyć na dystans. No, ta rękawica twoja to już ma naprawdę power. Raider. Nice.
Dycha. Za dychę coś mamy? Nie, jeszcze. Dwanaście. Nie wiem, czy to można walczyć tutaj na tych arenach w nieskończoność, bo widzę Rissim to możemy długo wytrzymać. Berserker, okej. Okay. 14. Na pewno będzie jakaś okrągła liczba maksimum. Albo nie będzie maksimum, zobaczymy. Jak to będzie trwało za długo, to po prostu się podłożymy. Zobaczymy, co się za to dostaje. No na pewno nam się też zmienia lokacja. Na każdej arenie, bo one są na różnych obszarach. Odblokowują się, jak skończymy daną mapę, to wtedy się te areny pojawiają. Mamy też jeszcze... Okej, okay, Drengr. Mamy jeszcze te wyzwania starożytnych, tak? Są na zwykłych mapach. To też się walczy z wrogami. To się pokonuje chyba tam 5 fal, też za to są jakieś tam nagrody dodatkowe. No plus te lokacje się zmieniają, jakie zaliczymy, tam dochodzą nowe skarby. Dobra, kolejna ranga zdobyta. Ciekawe, czy będzie jakiś boss, czy tu się pojawi jakiś większy przeciwnik. No łatwo, łatwo tą rękawicą. O, jest, jest. Nice. Faktycznie więcej tego pancerza zdejmujemy teraz z tą rękawicą. Mamy cię? Mamy. Dawaj. Mogę to wziąć? O, możemy zabierać na arenie rzeczy. Czekajcie, czy ona powiedziała, że już nie ma wyższej rangi? Tak mi się wydawało. 27. Zbierajmy sobie te rzeczy. No, aż po łbie maczugą. Troszkę urozmaicimy. Uy! 31. No coś tam chyba już ranga nie rośnie. Nie. Rękawice. No, jest dwóch naraz. Dobra, wygląda na to... O, nowy boss się pojawia. Wygląda na to, słuchajcie, że to jest maksymalna ranga chyba. Bo nic tam już nie rośnie. Ups. Dobra, załatwimy ciebie. Jak nic za to już nie będzie, to się chyba podłożymy. No, ranga nam już nie rośnie. Dobra, panowie, to załatwcie mnie. Tak mi się wydaje, że tu możemy chyba zginąć swobodnie. I po prostu nam się walka zakończy i dostaniemy jakieś nagrody. No, tylko trochę to im zajmie, widzę. No, to jest też w tej grze tak przemyślane, że nas atakuje tylko jeden naraz, zobaczcie. Jak jeden nas bije, to drugi do was nie podejdzie i was nie zaatakuje. Chodzi o to, żeby po prostu ta rozgrywka była przyjemna, bo jednak na VR-ze kilku naraz to ciężko byłoby ogarniać w walce wręcz. Walka wręcz jest z reguły w tych grach VR troszeczkę koślawa. Ale tutaj ta cała mechanika walki, te wszystkie bloki, ataki są bardzo fajnie zrobione, bardzo przyjemnie się w to gierczy naprawdę. Okej, mamy w topę i co teraz? No. Jest nagroda.
No i proszę, dostaliśmy szafiry, super, akurat nam brakowało tego Dark Iron Ignot i Yognis Heart w nagrodę i że możemy znowu za Yognis Heart sobie wejść w kolejną arenę odpalić. Ranga Godly. No ciekawe, jakbyśmy dobili 50, 100, czy to byłyby wyższe te nagrody. Muszę to później sprawdzić. No ale w końcu się zobaczcie, możecie sobie tutaj farmić te Eityry. Podejrzewam, że to jaki dostajecie, szafirowy tutaj dostaliśmy, bo to była chyba druga arena w kolejności, która się pojawiła. To później pewnie na innych terenach dostajecie ten Emerald, pewnie Ruby na pierwszym terenie i tam jeszcze chyba był Ametyst. Także można te rzeczy farmić sobie na tych arenkach. No świetna sprawa. W ogóle też fajnie te areny wyglądają, to muszę przyznać. Continue exit. No dobra, exit. No dobra, i tu nas wrzuca z powrotem do tawerny po arence. Czekajcie, jeszcze zerknę szybko. Zaliczoną mamy teraz, tak? No, 100%. Jeszcze masa tych questów do robienia. Jak to w ogóle wygląda procent ukończenia? 94% w Asgardzie, to jest gdzie jest nasza tawerna. Potem byliśmy Midgard, tam poznaliśmy Ingrid i później Frodiego. To tam chyba najwięcej rzeczy jest do zrobienia. 64%, Niflheim 60% i Helheim też około 60%. I połowa do Jotunheim. No czyli tak na dobrą sprawę można śmiało powiedzieć, że tak 60% gry jest zaliczone na tym etapie. No, przeogromna gra, słuchajcie. Przeogromna gra, absolutnie rewelacja. Ta gra jest po prostu mega dopieszczona i... A co to jest? O! Tajemniczy artefakt. Loki musiał to zostawić, kiedy uciekał. Co to może oznaczać? Jeśli byłoby tylko jakaś możliwość ucieczki z tego więzienia... O! Słuchajcie, to mi... To jest... jakiś... Krzyż egipski na to wygląda. Nawet macie tutaj skaraba, jakie oznaczenia egipskie. Ty słuchajcie, a może to jest jakaś wskazówka, słuchajcie, na sequel, na jakąś nową grę, nad którą twórcy pracują. Wyobraźcie sobie, mieliśmy tutaj bogów nordyckich, tak? Co jeśli będziemy mieli w sequelu do czynienia z bogami egipskimi? Ra i tak dalej, no wyobraźcie to sobie, Anubis. Ale by się działo, co? Może twórcy coś takiego kombinują, może to jest właśnie jakaś wskazówka. No dobrze, żeśmy to jeszcze zauważyli w takim razie. Okej, to tylko tu może leżeć. Fantastyczne. No dobra, rewelacja. Myślę, że słuchajcie, że tutaj zakończę w takim razie tą serię. Ale tak jak mówię, jak poszukam jeszcze tych większych dungeonów, jakiś tam sekretny ponoć jest i zobaczę, czy są jeszcze dla Stikana i dla Risiego, bo dla nich nie znalazłem żadnych takich pobocznych jakichś dungeonów. Może się jeszcze je odnajdzie i wtedy dorzucę to jako materiał taki bonusowy, a teraz się z nami tutaj żegnam. Grę polecam, fantastyczny tytuł dla mnie, mówię, top 1 zaraz obok Half-Life Alyx. Troszeczkę różne gry to są, ale ta gra jest po prostu przeogromna, świetna gra, za tą cenę 200 zł czy 160 chyba kosztuje teraz aktualnie, na Oculusa to jest, przypominam, ekskluzyw, ale warty tej ceny, rewelacja. Ja jestem Kamu, słuchajcie, dziękuję, że byliście ze mną, mam nadzieję, że seria się podobała i do zobaczenia w kolejnych filmach, hej.